Witam Państwa serdecznie na naszym comiesięcznym spotkaniu filmowym. Dzisiejszy wieczór poświęcamy postaci Wojciecha Korfantego, znanego Państwu Polaka i Ślązaka, walczącego o polskość Śląska, ale i nie tylko, walczącego o Wielkopolskę w 1918-19 roku. Człowiek skonfliktowany z Józefem Piłsudskim, człowiek ścigany przez prawo w II Rzeczypospolitej, więzień Berezy Kartuskiej, zmarły nagle w sierpniu 1939 roku. Film pod tytułem W pogardzie i chwale, Wojciech Korfanty w reżyserii Aleksandry Fudali, trwa 50 minut i opowiada o życiu i działalności Wojciecha Korfantego. Mam nadzieję, że dotrze do nas gość, który jedzie z Katowic, pan Grzegorz Bębnik, profesor Grzegorz Bębnik, który jest autorem niedawno wydanego albumu o Wojciechu Korfantym i jest po prostu znawcą tematu. Mam nadzieję, że przyjedzie i będziemy mogli porozmawiać o różnych ciekawostkach z życia prywatnego, politycznego i z życia walki o polskość Wojciecha Korfantego. Zapraszam serdecznie na film, no i zapraszam na spotkanie po filmie. W pogardzie i chwale Wojciech Korfanty, filmowa opowieść w reżyserii według scenariusza Aleksandry Fudali o naszym polskim bohaterze początków XX wieku. Jest z nami pan profesor Grzegorz Bębnik. Zapraszam serdecznie, udało się dotrzeć. Zapraszam. Współautor albumu, także uda mi się, nie, tak mi się uda, albumu. Tak, no właśnie, to znaczy humanizm w moim wykonaniu. Zapraszam serdecznie. Wojciech Korfanty, proszę Państwa, no opowieść filmowa to opowieść bardzo delikatna, uładzona, pokazująca taką jego drogę Polaka do niepodległości. Ale tak naprawdę to nie był taki człowiek uładzony, spokojny, prący do celu w sposób parlamentarny. Miał bardzo wiele w sobie sprzeczności i o tych sprzecznościach poproszę pana profesora, żeby nam opowiedział. Mogę? Proszę bardzo. Więc zacznijmy od początku. Miał konflikty już jako młody człowiek w organizacjach niepodległościowych. Ja powiedziałbym, że zaczęło się to nie tylko od organizacji niepodległościowych. Organizacja to jest takie bardzo, to jest pojęcie narzucające oczywiście pewne ramy, prawda? Tymczasem jak sądzić należy, Korfanty no, zawsze posiadał duszę rogatą i to o czym mówimy, czyli już w niemieckim gimnazjum w Katowicach no, mocno podpadł tamtejszej dyrekcji. Najpewniej, nie mamy tutaj pewności całkowitej, ale najpewniej, no, analizując wszystkie pro i kontra, możemy stwierdzić, że chodziło tutaj po prostu o zaczątki działalności niepodległościowej. Konkretnie rzecz cała dotyczyć miała nieuzgodnionej z dyrekcją wycieczki do Krakowa. No Krakowa oczywiście miasta symbolu dla każdego Polaka. Takiej osoby w niemieckim gimnazjum tolerować nie chciano. Niemieckie gimnazjum, proszę Państwa, to była szkoła szczególna. To jest typ szkoły wprowadzony, powiedzmy, reformami pruskimi w pierwszej połowie XIX wieku. Wprowadzony po to, aby absolwenci tej szkoły uzyskali maturę i mogli kontynuować studia na uniwersytecie. Nie w żadnych uczelniach technicznych, ale właśnie na uniwersytecie. No krótko mówiąc, niemieckie gimnazjum kształciło elitę. Elitę państwa oczywiście pruskiego, później natomiast niemieckiego. Jak widać, wśród tej elity no, sobie Korfantego nie życzono. Ale Wojciech Korfanty zakładał organizacje niepodległościowe i zmieniał barwy już w czasie I wojny światowej. Jak to wyglądało? No.
Szczerze powiedziawszy, to gdybyśmy spróbowali prześledzić pewne ideowe wolty Korfantego, proszę Państwa, no to moglibyśmy się pogubić. Swego czasu profesor Marek Czapliński z Wrocławia opisał pierwsze lata, powiedzmy, działalności politycznej Korfantego. To zostało wydane w takim periodyku katowickim. Dzisiaj ten artykuł no, jest dostępny właściwie jedynie dla specjalistów i tylko specjaliści nim interesują, a szkoda, bo profesor w taki akrybiczny wręcz sposób przedstawił tam rzeczywiście, nawet nie powiem wolty, ale wręcz piruety, jakie Korfanty w tym czasie wykonywał. I doszedł do ciekawego wniosku, pod którym się absolutnie podpisuję, że w owych czasach, proszę Państwa, no to jest początek powiedzmy koniec XIX, początek XX wieku, jeszcze przed I wojną światową, dla człowieka chcącego zaistnieć na niwie politycznej, nawet jedna taka wolta oznaczać mogła kompletne złamanie publicznej kariery. Tymczasem Korfantemu wszystko to się udawało. Wszystko to się udawało. Generalnie najdłużej związany był jednak z obozem narodowej demokracji. To może być zaskoczenie, ponieważ Korfantego najczęściej kojarzy się oczywiście jako chadeka, jako chrześcijańskiego demokratę. Tymczasem on polityczne ostrogi i właściwie powiedzieć można całe swoje polityczne doświadczenie zdobywał właśnie w obozie narodowej demokracji. Ba, w roku 1922 był przecież w Sejmie, w polskim Sejmie, szefem klubu Związku Ludowo-Narodowego, no, czyli po prostu parlamentarnej emanacji obozu narodowo-demokratycznego. Zdążył się z tą endecją wcześniej ze dwa razy rozstać w burzliwych okolicznościach, mających, jak to zarzucali mu jego adwersarze, podłoże finansowe, ale jak widać, potrafił się powtórnie odnaleźć. No te finanse za nim się ciągnęły, ciągle był o coś oskarżany, właśnie o jakieś finansowe nieścisłości w rachunkach, ale zanim do tego dojdziemy, to Wojciech Korfanty zasłynął udziałem w powstaniach o niepodległość, w powstaniu wielkopolskim, gdzie był między innymi dowódcą powstania wielkopolskiego, czy był w zarządzie, tak? No powiedzmy, był w tak zwanym komisariacie Rady Ludowej, no, czyli generalnie był jednym z trzech, powiedzmy, no, wchodził w skład trzyosobowego gremium, które bez wątpienia tym powstaniem kierowało i na czele tego powstania stało, przy czym odpowiedzialny był przez pewien czas za sprawy wojskowe. Ciekawa sprawa, ponieważ on nie był wojskowym, on w życiu praktycznie żadnego munduru nie nosił. No właśnie, nie był na wojnie. Tak, nie był na wojnie, nigdy nie odbywał służby, czy to zasadniczej, czy służby tak zwanego jednorocznego ochotnika, którą odbywali maturzyści, prawda? No a tymczasem w tej roli, powiedzieć można, się sprawdził. Może dlatego, że jest takie powiedzonko, prawda, że wojna jest zbyt poważną sprawą, aby ją zostawić wojskowym, prawda? No, więc może dlatego ten cywil, czy wręcz arcycywil Korfanty potrafił tym powstaniem pokierować w tak zręczny sposób, że działania wojskowe, owszem, swoją ścieżką, natomiast generalnie największą rolę odegrała jednak ścieżka dyplomatyczna. Potem wraca na Śląsk i bierze udział w nie w pierwszym, ale w drugim i w trzecim powstaniu śląskim i tymi powstaniami dowodzi. Ale wpada w konflikty i nie jest zwolennikiem powstań. Jak to wyglądało? No to jest właściwie taki klucz do rozszyfrowania postaci Korfantego, jego aktywności, powiedzmy, w tych newralgicznych latach 18, powiedzmy 22 czy 21, tak nieco zawężając. Proszę Państwa, to o czym wspomniałem wcześniej. Korfanty nigdy nie jest zwolennikiem stricte wyłącznie działań zbrojnych, czy stawiania na stricte militarne rozwiązania. Owszem, działania zbrojne mogą być, ale tylko jako dodatek, jako pewien element nacisku dla dyplomatycznej ścieżki, dla rokowań po prostu, dla negocjacji przy zielonym stoliku, jakbyśmy to mogli obrazowo ująć. To jest dyplomata. To jest zdecydowany dyplomata, który, bo mniej więcej powiedzieć można, że za motto uczynił sobie te znane słowa Clausewitza, że wojna jest przedłużeniem dyplomacji innymi środkami.
polityki innymi środkami. Te inne środki, owszem, mogą wchodzić w grę, natomiast nie są decydującą monetą w politycznych rozgrywkach. I to jest zauważalne i w Powstaniu Wielkopolskim, i w II Powstaniu Śląskim, które wówczas, to jest pewnie zaskoczenie może, ale II Powstanie Śląskie nie jest w tych latach 20. określane mianem powstania. To się określa mianem samoobrony. Powstanie, mówią powstańcy w roku 1920 i później, to było w roku 19. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w sierpniu roku 1920, to jest samoobrona. Samoobrona wymierzona w samowolę niemieckiej policji ZIPO, Policji Bezpieczeństwa. Kolejnym powstaniem jest oczywiście powstanie trzecie, to już było bez wątpienia powstanie. I tutaj również mamy Korfantego w tym samym wykonaniu, proszę Państwa. Działania zbrojne, owszem, ale jedynie jako demonstracja. Tym, co zadecyduje o przynależności bądź nie Górnego Śląska do Rzeczpospolitej, będą siłą rzeczy rokowania dyplomatyczne. Dlaczego w takim razie dopuszczono do tego, żeby Korfanty został dyktatorem powstania, skoro on był przeciwny temu? Przeciwny takiemu rozwiązaniu w sytuacji, kiedy powstańcy wygrywali i mieli znaczną przewagę, a on zatrzymał ofensywę powstańczą. I wpadł w konflikt z między innymi Michałem Grażyńskim wtedy. No powiedziałbym tak, nie było nikogo innego, kto mógłby tą funkcję udźwignąć. To, że Korfanty zostaje dyktatorem III Powstania, oczywiście dyktatorem się sam mianował, jak pewnie wszyscy Państwo wiecie, natomiast jest to oczywiście prostą funkcją pełnionego przez niego urzędu polskiego komisarza plebiscytowego. Korfanty miał wielu przeciwników, proszę Państwa, i na Górnym Śląsku, i w Warszawie. Przy czym nawet ci, którzy za nim nie przepadali z rozmaitych względów, najczęściej ideowych, między innymi premier Witos, stwierdzali jednoznacznie, że nikogo innego na tego komisarza plebiscytowego po prostu wybrać się nie da. A dlaczego stał się nagle zwolennikiem działań zbrojnych? Otóż on nie stał się zwolennikiem działań zbrojnych, stał się zwolennikiem zbrojnej demonstracji. To jest jednak ogromna różnica. Cała ta sprawa, proszę Państwa, była niezwykle dokładnie wyważona przezeń i to z każdej strony. Po pierwsze, co prawda, expressis verbis, rząd polski na czele z premierem Witosem błogosławieństwa trzeciemu powstaniu nie udzielił, ale swoją drogą działały polskie władze cywilne, polski rząd premiera Witosa, swoją drogą działały natomiast władze wojskowe. Proszę Państwa, ministrem spraw wojskowych, jak to wówczas nazywano, był generał Kazimierz Sosnkowski. Kazimierz Sosnkowski. Postać, symbol, najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego. Oni poróżnili się dopiero w roku 1926, natomiast wtedy generalnie Sosnkowski nie zrobił niczego bez wiedzy i zgody Piłsudskiego. Zatem, skoro sztab generalny, skoro drugi oddział sztabu generalnego, czyli wojskowy wywiad i kontrwywiad, wspierały, i to bez jakichkolwiek działania Korfantego, wspierały trzecie powstanie i dowodów na to jest multum, powiedziałbym, to nic w takim razie na tym polu nie mogło się dziać bez zgody Piłsudskiego. Zatem te działania polskie w okresie III Powstania są takie dwunurtowe. Z jednej strony jest ten wiecznie wahający się premier Witos, natomiast z drugiej strony jest po prostu armia, która jednoznacznie i bez jakiegoś hamletyzowania to powstanie wspiera i Korfanty sobie z tego doskonale oczywiście zdawał sprawę, że on ma za sobą, jakby nie patrzeć, polskie struktury wojskowe. Konflikt z Grażyńskim. Konflikt z Grażyńskim. To jest właśnie też clue do zrozumienia, powiedziałbym, losów chyba nawet województwa śląskiego, przynajmniej do roku 1939, a może i później, prawda? Dobrze, zajmijmy się tym konfliktem. Proszę Państwa,
No tak to bywa, kiedy spotykają się dwie osobistości wybitne, powiedzieć można, o jednoznacznie przywódczych cechach, że pomiędzy nimi musi zaiskrzyć, bo współpraca bardzo często jest niemożliwa. Jeśli jeszcze te dwie osoby mają kompletnie rozbieżne wizje rozwoju jakiejś sytuacji, no to oczywiście konflikt jest już nieunikniony. No i tak było rzeczywiście w przypadku Korfantego i w przypadku Grażyńskiego. O co poszło na samym początku? Początku. To jest właśnie sytuacja z trzeciego powstania i wstrzymanie przez Korfantego powstańczej ofensywy. Powstańcza ofensywa w samym założeniu jako demonstracja dojść miała do tak zwanej linii Korfantego. Generalnie chodziło o opanowanie znacznej części obszaru plebiscytowego i wyjście na linię Odry. Powiedzmy, oddziały powstańcze podzielone były na grupy taktyczne. Najsilniejsza z nich to była grupa Wschód na czele z Karolem Grzesikiem. W sztabie tej grupy Wschód bardzo silną reprezentację mieli Piłsudczycy, no, którym nieoficjalnie, powiedzieć można, przewodził ówczesny oficer oddziału drugiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, no, czyli właśnie Michał Grażyński, pseudonim Borelowski. O co chodziło? No chodziło o to, żeby tą ofensywę jednak mimo wszystko kontynuować. Ja jestem, jakby to powiedzieć, no zastanawiam się, co wyszłoby z tego, gdyby rzeczywiście ten tak zwany bunt Grupy Wschód udał się i gdyby rzeczywiście ta powstańcza ofensywa nie została wstrzymana na linii Korfantego, ale ruszyłaby na tereny, do których, no, prawda, dyktator w swoich orędziach, przynajmniej werbalnie, pretensji sobie nie rościł. No, można domniemywać, prawda, sytuację taką i inną, natomiast podejrzewać należy, biorąc pod uwagę ostrzeżenia, które w tej sprawie płynęły już nawet ze strony Francuzów, zawsze przychylnych Polsce, a w przypadku, prawda, Górnego Śląska przychylnych wybitnie, że może to spowodować reakcję rządu niemieckiego, który w tym momencie nie będzie już w stanie kontrolować sytuacji na tyle, aby powstrzymywać, prawda, nie tylko swoich obywateli, ale nawet Reichswehrę, ówczesną armię niemiecką, przed interwencją. No krótko mówiąc, ta ofensywa mogła, nie mówię, że musiała, ale mogła doprowadzić do wojny polsko-niemieckiej. No i stąd tak zdecydowana oczywiście odpowiedź Korfantego, ja może będę kontynuował, tak zdecydowana odpowiedź Korfantego, czyli wysłanie bezwzględnie wiernego Korfantemu oddziału szturmowego marynarzy, kapitana Roberta Oszka, i po prostu aresztowanie autorów tego buntu, na czele oczywiście z Grażyńskim, i groźba postawienia ich przed sądem. Przed sądem ich nie postawiono, po cichu wszystkich zwolniono, ale ten zasiew, no nawet nie niechęci, proszę Państwa, nazwijmy rzecz po imieniu, nienawiści, no pozostał i później stopniowo wzrastał między tymi dwoma skądinąd naprawdę wybitnymi ludźmi. No, Korfanty był osobą konfliktową, był skonfliktowany z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim. Na czym polegał z kolei ten konflikt, bo kiedy Piłsudski był naczelnikiem, wówczas Korfanty dostał misję stworzenia rządu i tylko nie stworzył dzięki, znaczy poprzez interwencję Piłsudskiego. No ten konflikt, jak sądzić należy, miał jednak głębsze korzenie, aniżeli właśnie ten rok 22 i nieudana misja Korfantego jako premiera. Ja sądzę, że sięgnąć tutaj należy aż do roku 1918, do listopada, do początków grudnia, kiedy to Korfanty zjawił się w Warszawie na czele delegacji poznańskiej. No cóż, to są czasy przed jeszcze na kilka dosłownie tygodni przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego, przy czym Komisariat Naczelnej Rady Ludowej generalnie kontroluje już sytuację w znaczącej części Wielkopolski. Korfanty zjawia się na czele delegacji wysłanej przez, prawda, tenże komisariat po to, aby negocjować udział poznaniaków, Wielkopolan w rządzie warszawskim, w rządzie ogólnopolskim. Pechowo na czele tego rządu stoi wówczas nikt inny jak Ignacy Daszyński. Polityk wybitny, ale polityk wywodzący się z opcji jednoznacznie lewicowej i
osoba absolutnie nie do przyjęcia dla poznaniaków, którzy wówczas no, są en masse zwolennikami opcji narodowo-demokratycznej. Korfanty przybywa, sądzić należy, do Warszawy, uskrzydlony z jednej strony sukcesami w Wielkopolsce, z drugiej natomiast widzi, w jaki sposób wita go Warszawa, powiedzmy, chociaż może to złe słowo, warszawska ulica. No, w Warszawie również, proszę Państwa, trwały wówczas polityczne konflikty. Obóz narodowo-demokratyczny zmagał się z socjalistami i właściwie nie było wiadomo, kto w tej rywalizacji wygra. A te konflikty bardzo często przenosiły się po prostu na ulicę, no, skutkując bójkami pomiędzy bojówkami jednej, drugiej partii, czy jeszcze tam innych ugrupowań. Korfanty witany jest jak bohater. Po prostu jak bohater. Zatrzymuje się w hotelu Polonia, o ile pamiętam, i kilka razy dziennie wychodzi, musi do okna, prawda, ponieważ pod jego, prawda, pod oknem zajmowanego przez niego apartamentu gromadzą się tłumy, które pragną, żeby się pokazał, prawda, oklaskują go, żeby przemówił. Dochodzi do takich sytuacji, że na przykład no, na ulicy Korfanty, prawda, porusza się powozem, ludzie są w stanie, głównie studenci, prawda, wyprzęgnąć konie z tego powozu i ciągnąć dalej powóz z Korfantym w środku ulicami Warszawy. Jest to oczywiście oznaka nieprawdopodobnego hołdu, szacunku i tak dalej, i tak dalej. I w takiej atmosferze Korfanty spotyka się właśnie z Piłsudskim. No, siłą rzeczy czuje za sobą poparcie znacznej części opinii publicznej, a do tego jeszcze jest reprezentantem bogatej, prawda, no, arcypolskiej dzielnicy, jaką była Wielkopolska. I znowu, trafia kosa na kamień. Dwie bardzo wybitne osobistości mają ze sobą negocjować na temat wybitnie drażliwy, ponieważ Korfanty nie chce wchodzić na czele Wielkopolan do rządu zdominowanego przez socjalistów. Natomiast Piłsudski, jako człowiek, no co prawda, par excellence z tradycji szlacheckiej, ale jednak wywodzący się z obozu socjalistycznego, no, wywodzący się z obozu socjalistycznego za bardzo, prawda, sądzić należy, tym postulatem Korfantego przyklasnąć nie chce. No, zresztą okazałby wtedy swoją absolutną słabość. No, Korfanty ponoć, nie znamy oczywiście zapisów tej rozmowy, ona nigdy nie została zachowana. Później gdzieś jedynie jakieś wspomnienia na jej temat się pojawiły, ale oczywiście to jest wszystko przefiltrowane przez ileś tam ust. No, ponoć Korfanty wystąpił zaraz na początku, prawda, z wysokiego diapazonu, żądając wręcz dopuszczenia właśnie poznaniaków do rządu, przy czym oczywiście premiera należało w takim wypadku zmienić. No, Piłsudskiemu na pewno taki ton, takie postawienie sprawy się nie podobało. Do niczego oczywiście te negocjacje nie doprowadziły, poznaniacy wrócili z niczym. Ale znowu, to ziarno konfliktu gdzieś tutaj zostało zasiane. Proszę Państwa, to trzeba jeszcze nawiązać do tego, co już pan reżyser mówił, mianowicie Korfanty nie był człowiekiem łatwym. I to wychodzi chyba z tego wszystkiego, co tutaj mówiłem. To był człowiek dość trudny we współżyciu, bez wątpienia przekonany o swojej racji, o prawidłowości tej drogi, którą wybrał, potrafiący działać bezkompromisowo i bez oglądania się na ofiary. W niektórych sytuacjach no, taki typ osobowości oczywiście święci triumfy, natomiast tam, gdzie trzeba więcej dyplomacji, jakiejś giętkości i tak dalej, no to cóż, tam będzie gorzej. I tak właśnie wyglądało to w przypadku rozmów z Piłsudskim. Konflikt doprowadza do tego, że Korfantemu nie udaje się stworzyć rządu, ale pozostaje w polityce. Kim jest wówczas? No to jest właśnie później, rok 22, kiedy Korfanty zostaje desygnowany na premiera i co więcej, on tym premierem zostaje, uzyskuje większość w głosowaniu sejmowym i rzeczywiście otrzymuje misję sformowania nowego rządu. No tylko w tym momencie właśnie ówczesny naczelnik państwa no, stawia sprawę wabank. Albo ja, albo Korfanty, mówiąc wprost.
No cóż, rozmaite stronnictwa polityczne w Sejmie zdają sobie sprawę, że Piłsudski jest w pewnym sensie zwornikiem tego bardzo kruchego systemu, który w Polsce w roku 1922 istnieje. Jeśli on odejdzie, no to ten cały system może się zawalić. No wobec tego Korfanty, mimo że desygnowany na premiera, rządu sformować nie zdołał, ponieważ jeden z potencjalnych koalicjantów no po prostu się wycofał. I to jest praktycznie... To jest praktycznie koniec kariery Korfantego, jeśli chodzi o taką niwę, powiedzmy, ogólnopolską. Koniec kariery, którą można obserwować przez jakieś struktury rządowe. Przestaje być politykiem w skali kraju, tak? Tak, przestaje być politykiem w skali kraju. Później raz zostaje jeszcze wicepremierem, ale to już oczywiście nie jest nic na skalę jego i ambicji, i możliwości. Po roku 26 oczywiście i te możliwości zostają wyłączone. I po roku 26, no cóż, człowiek ambitny musi się jakoś realizować. No, Korfanty po roku 26 realizuje się jako przywódca opozycji z jednej strony, z drugiej natomiast jako biznesmen, no, po prostu jako biznesmen. I właściwie dopiero wtedy jego nazwisko jednoznacznie zaczyna być kojarzone z opcją polityczną, która generalnie miała w Polsce bardzo świeżą tradycję, czyli właśnie chrześcijańską demokracją. A że jest politykiem wywodzącym się z Górnego Śląska, gdzie myśl społeczna Kościoła, powiedzmy, zawsze była bardzo żywa i ukorzeniona, stąd też chrześcijańska demokracja, zarówno dzięki temu, jak i oczywiście postaci Korfantego, największe wpływy zdobywa w województwie śląskim. No, wreszcie kraju jest albo efemerydą, albo też jednym ze słabszych ugrupowań. Gdyby nie Korfanty, no to jak sądzić należy, jednak na ogólnopolskiej niwie ta chrześcijańska demokracja nigdy by nie zaistniała. No właśnie, Śląsk i Wojciech Korfanty optuje za autonomią Śląska, optuje za silnym Sejmem Śląskim, ale w 26 roku wojewodą zostaje na Śląsku Michał Grażyński. I to jest dla Ślązaka Wojciecha Korfantego koniec śląskiej kariery. Jak on to przyjął? No jak sądzić należy, fatalnie. Proszę Państwa, no, główny adwersarz z lat powstań śląskich zostaje nagle wojewodą śląskim. Cóż, jak mówiłem wcześniej, proszę Państwa, Korfanty szykował się do kariery ogólnopolskiej. Nie udało mu się w 22 roku. Jestem pewien, że gdyby w 22 chciał zostać wojewodą śląskim, tym wojewodą by oczywiście został. Tyle, że on, no cóż, celował wyżej, właśnie w Warszawę. Wojewodą śląskim, zresztą na jego propozycję, został jego szkolny kolega Józef Rymer, był nim niecałe pół roku, później zmarł. I właściwie był to jedyny Górnoślązak na tym stanowisku. Pozostali wojewodowie, aż do końca II Rzeczpospolitej, byli najczęściej Małopolanami. Jakoś to Korfanty znosił, natomiast rzeczywiście mianowanie w sierpniu roku 1926 po przewrocie majowym wojewodą śląskim Michała Grażyńskiego no było jak policzek i jak wyzwanie. Gdybyśmy prześledzili publikację Korfantego, to proszę Państwa, zaskakująca sprawa, ale on właśnie po przewrocie majowym i po tym, kiedy administracja województwa śląskiego zaczyna być kierowana przez jego największego politycznego przeciwnika, nie licząc Piłsudskiego oczywiście, po tym, kiedy znacząca większość podległych wojewodzie stanowisk w województwie zaczyna być obsadzana przez właśnie zwolenników obozu sanacji, wówczas to dopiero Korfanty staje się takim gorącym zwolennikiem górnośląskiej autonomii. Ta górnośląska autonomia, proszę Państwa, autonomia województwa śląskiego, przyjęta przez Sejm oczywiście i potwierdzona tak zwanym statutem organicznym, Śląsk miał swój własny Sejm, Śląsk miał swój własny skarb, prawda, natomiast w gestii Rzeczpospolitej pozostawała oczywiście polityka zagraniczna, polityka wojskowa,
Śląsk, może inaczej, województwo śląskie dzieliło się z Rzeczpospolitą swoimi dochodami. Według takiego dość skomplikowanego wzoru to wszystko przebiegało, ale tak zwana tangenta mogła stanowić nawet połowę wypracowanych na miejscu na Górnym Śląsku, na tym polskim Górnym Śląsku, zysków. Był to ogromny zastrzyk finansowy dla powstającego państwa polskiego. I teraz, bez wątpienia to przyjęcie przez polski Sejm Statutu Organicznego dla Województwa Śląskiego w 21 roku przed plebiscytem miało służyć no niczemu innemu, jak zachęceniu Górnoślązaków do głosowania za Rzeczpospolitą. Korfanty natomiast no, w pewnych enuncjacjach nie ukrywał, że ta autonomia to jest rzecz pomyślana no raczej na dłuższą metę i raczej nie na zawsze, że stopniowo, kiedy Górny Śląsk w takiej czy innej postaci przyłączony zostanie do Polski, no postępować będzie musiała unifikacja tych dwóch organizmów politycznych. Natomiast po 26 roku, kiedy ta unifikacja staje się no, wręcz sztandarowym hasłem właśnie obozu sanacji, właśnie reprezentowanego przez wojewodę Grażyńskiego, Korfanty staje się zwolennikiem autonomii i to autonomii w postaci absolutnie nieuszczuplonej. Dochodzi w 1930 roku do zerwania Sejmu Śląskiego i Korfanty trafia do więzienia. O tym jego pobycie w więzieniu wszyscy wiemy, ale nie wiemy o tym zerwaniu Sejmu Śląskiego. Jak to wyglądało? Dlaczego doszło do rozwiązania Sejmu Śląskiego? Do rozwiązania, rozwiązanie Sejmu Śląskiego, proszę Państwa, ten Sejm składał się z 48 posłów wybieranych według określonej oczywiście ordynacji. Dlaczego do tego dochodzi? Ten Sejm, proszę Państwa, zostaje wybrany w dość szczególnych uwarunkowaniach. To jest oczywiście przewrót majowy, prawda? To są rozmaite posunięcia ze strony obozu rządzącego, czyli sanacji, no, zmierzające do stopniowego uszczuplania górnośląskiej autonomii. To dzieje się również w 8 lat po przyłączeniu części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej, utworzeniu województwa śląskiego. No i cóż, to trzeba powiedzieć, że wśród sporej części społeczeństwa, społeczności powiedzmy województwa śląskiego, pojawia się rozczarowanie. Nawet w obozie byłych powstańców pojawia się rozczarowanie tą rzeczywistością, którą przyniosły ze sobą na polskim Górnym Śląsku rządy Rzeczpospolitej. Chodzi przede wszystkim o sytuację gospodarczą. No to jest oczywiście zawsze clue tego wszystkiego, ale również o rozmaite sprawy, powiedziałbym, prestiżowe, między innymi rezerwacje wszystkich wyższych stanowisk administracji wojewódzkiej, powiatowej na rzecz przybyszy z zewnątrz, nie pochodzących z województwa, czyli najczęściej z byłej Galicji, zaboru austriackiego, również z byłego zaboru rosyjskiego. Co jest odbierane przez miejscową ludność jako bez wątpienia krzywda. Dlaczego tak się działo? No, z jednej strony na pewno dlatego, że tych ludzi właśnie, z Galicji głównie, postrzegano jako pewniejszych, bardziej godnych zaufania, prawda, nieuwikłanych w jakieś niejasne sprzeczności narodowościowe. Z drugiej natomiast również i dlatego, że po prostu na tym polskim Górnym Śląsku no, brak było takiej warstwy inteligencji. No nie wytworzyła się elita. Nie tak? Wytworzyła się po prostu miejscowa górnośląska elita związana z polskim obozem. Jeśli Górnoślązak najczęściej awansował, prawda, to po prostu przechodził do szeroko pojętego niemieckiego etnosu i w nim się odnajdywał. No, tą polską inteligencję na polskim Górnym Śląsku tworzyli, jakbyśmy tak spojrzeli, prawda, w perspektywie tych pierwszych lat II Rzeczpospolitej, przede wszystkim księża. No, tymczasem trudno, prawda, księży obarczać zadaniami administracyjnymi.
Tak czy inaczej, było to przez miejscową ludność odbierane jako krzywda. No i stąd wyniki wyborów, które dość często na wyrost określane są jako drugi plebiscyt górnośląski, co polegało na tym, że większość mandatów zdobywa obóz niemiecki. No i następuje rozwiązanie Sejmu. Następuje rozwiązanie Sejmu. Wcześniej Sejm zresztą oddala wniosek o zdjęcie immunitetu poselskiego z jednego z przywódców obozu niemieckiego, no i to również, jak sądzić należy, stanowi jakiś tam powód, dla którego prezydent Mościcki postanawia ten Sejm zdyscyplinować. A bez oczywiście immunitetu, po rozwiązaniu Sejmu, już łatwo można tych przywódców opozycyjnych, między innymi Korfantego, oczywiście aresztować. Korfanty trafia do więzienia, ale o więzieniu nie rozmawiajmy, bo to jest znane, natomiast biznes, Korfanty i biznes, to jest ciągnące się procesy o defraudację, pożyczki, niespłacone kredyty, ciągle coś się za nim ciągnęło. Co takiego się działo, że nie udało mu się wyprostować swoich spraw finansowych? No, Korfanty i finanse to jest generalnie temat na dobrą monografię, proszę Państwa. Gdybyśmy tak prześledzili losy Korfantego mniej więcej od chwili, kiedy stał się pełnoletni, kiedy doszedł do wniosku, że pieniądze co prawda szczęścia nie dają, ale na pewno pomagają w życiu, to doszlibyśmy do wniosku, że on praktycznie, no cóż, przynajmniej od chwili, kiedy założył rodzinę i poczuł się za tą rodzinę odpowiedzialny, co jest oczywiste, starał się osiągnąć finansową niezależność. Imał się najrozmaitszych, powiedzieć można, dziedzin działalności gospodarczej. Najczęściej było to związane z jakimś handlem, pośrednictwem, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze przed pierwszą wojną światową usiłował handlować węglem, handlować drewnem. Z Galicji to była kwestia słynnej spółki Silvana, która też później wlokła się za nim długie, długie lata jeszcze podczas II Rzeczpospolitej. Oczywiście mamy do czynienia z jego kolejnymi inicjatywami powołania organów prasowych, które, no, niektóre nawet rozwijały się dość intensywnie i obiecująco, natomiast generalnie później plajtowały. Właściwie to Korfanty, niezależność tą tak przez siebie pożądaną, niezależność finansową, osiągnął dopiero po roku 1922 i to w okolicznościach, powiedzieć można, dość szczególnych. Mianowicie, po roku 22 Francuzi, francuskie koncerny przemysłowe, no ewidentnie w dowód wdzięczności za rolę, jaką odegrali w przyznaniu części Górnego Śląska Polsce, otrzymują kontrolny pakiet udziałów w dawnych pruskich spółkach państwowych, przemysłowych pruskich spółkach państwowych, prawda, działających na terenie Górnego Śląska. Siłą rzeczy oczywiście te spółki zostają przejęte przez państwo polskie. Zostaje utworzony tak zwany skarbofirm. W zarządzie tego skarbofermu zasiada zarówno Korfanty zresztą, jak i przywódca oddziałów koalicyjnych na Górnym Śląsku właśnie podczas powstania plebiscytu, no, czyli generał Henri Leron. I zasiadanie w tych właśnie kolejnych później tam organach z ramienia, jakby nie patrzeć, polskiego rządu, no, sprawia, że Korfanty wreszcie staje się człowiekiem niezależnym finansowo. Wszystko to kończy się po roku 1926, kiedy z kolei Korfantemu wytoczone zostają rozliczne procesy o rozmaite właśnie defraudacje, niedopatrzenia, prawda, malwersacje, manka i tak dalej, i tak dalej. I te procesy ciągną się praktycznie aż do jego śmierci, do roku 1939. Ale tutaj powiedzieć trzeba i oddać Korfantemu cześć oraz hołd, że po roku 26, kiedy zostaje pozbawiony tych wszystkich stanowisk w radach nadzorczych, potrafi się odnaleźć i, no cóż, jego kolejna inicjatywa prasowa kończy się rzeczywiście sukcesem, i to sukcesem na skalę Rzeczpospolitej bezprzykładnym. Zakłada mianowicie dziennik Polonia.
I ten dziennik Polonia razem z rozmaitymi, prawda, dodatkami, takimi wypustkami, w które później obrasta, jest na pewno ogromnym sukcesem. Również dla Korfantego finansowym. Gdybyśmy, proszę Państwa, wzięli taki egzemplarz Polonii dzisiaj przed oczy i spojrzeli, jak to wygląda. Otóż ta Polonia praktycznie, no może z wyjątkiem koloru, nie różniłaby się wiele od dzisiejszych publikacji prasowych, od dzisiejszych po prostu gazet. To była gazeta redagowana na wskroś nowocześnie, nie tylko jeśli chodzi o szatę graficzną, ale i oczywiście o treść. Ba! W Polonii, może nie konkretnie w Polonii, ale w takim jej popularnym dodatku ukazuje się pierwszy w Polsce komiks. Pierwszy w Polsce, proszę Państwa, komiks, rodzimy komiks, zatytułowany Przygody bezrobotnego Frącka. No, już samo to dowodzi jakiegoś nowatorstwa, prawda? Jak się kończy historia Polonii? Bo to... Polonia wydawana jest oczywiście aż do września roku 1939. No, ostatni numer ukazuje się teraz, nie wiem, chyba 2 września. No, rzecz jasna, zakłady graficzne zostają skonfiskowane później przez Niemców po wrześniu 1939 roku, poddane zarządowi przymusowemu, natomiast po roku 1945 oczywiście zostają upaństwowione, no i już praktycznie no, nigdy nie trafiają do spadkobierców Korfantego, a przecież takowi byli. Jeszcze w latach 90. zresztą w budynkach budownictwa Polonia przy ulicy Opolskiej w Katowicach mieściły się instytucje prasowe, powiedzieć można, między innymi wydawnictwo Fibak Marquardt Press, które przez pewien czas jakąś tam część górnośląskiej prasy wykupiło. Jak to teraz wygląda, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ale Korfanty w 1930 roku trafia do więzienia, potem ucieka za granicę. Jak biznes mu się kręci, skoro nie ma właściciela? No biznes się kręci, co dowodzi, proszę Państwa, że II Rzeczpospolita bynajmniej nie była państwem totalitarnym. No takiej sytuacji oczywiście nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, już tam sięgając na wysoką półkę w Związku Sowieckim, tam własność prywatna oczywiście, przynajmniej oficjalnie, nie istnieje. Natomiast, jak sądzę, byłoby to nie do pomyślenia również na przykład w III Rzeszy, prawda, gdzie takie no, majątek, duży majątek jednego z czołowych przeciwników politycznych zostałby, jeśli nie skonfiskowany, to poddany jakiemuś rodzajowi zarządu przymusowego. No, tymczasem w II Rzeczpospolitej wydawnictwo Korfantego, nawet wtedy, kiedy prawda, jego, może nie właściciel, ale główny udziałowiec, przechodzi zieloną granicę, czyli zupełnie nielegalnie, prawda, przedostaje się do Czechosłowacji ówczesnej i zamieszkuje w Pradze w obawie przed prześladowaniami politycznymi, ten główny udziałowiec, prawda, Korfanty, dalej pozostaje właścicielem. No właśnie, przechodzi przez zieloną granicę, ucieka z Polski, jest wrogiem publicznym numer jeden. Nie wolno mu wrócić na pogrzeb syna, nie jest wpuszczany do Polski, właściwie, a jak wraca, to natychmiast trafia na pawiak. No tak, jest przykra sprawa, proszę Państwa, ta emigracja Korfantego. No, wiemy oczywiście z historii, że na emigrację trafiają może nie wszyscy, ale w każdym razie znacząca część osób kojarzonych z obozem wrogim sanacji, z obozem przeciwników sanacji, może to byłoby lepsze sformułowanie. W Pradze przebywa przez pewien czas również i Wincenty Witos. Korfanty rzeczywiście przez obóz sanacyjny widziany jest bardzo niechętnie. Nie zostaje mu, tak jak tutaj już zauważono, udzielony nawet list żelazny na pogrzeb syna. Jeden z jego synów zmarł na nowotwór. Oczywiście w latach 30. była to rzecz niemalże nie do wyleczenia. Korfanty nie może przyjechać do kraju na jego pogrzeb. Zdaje sobie sprawę, że gdyby przekroczył granicę, zostałby natychmiast aresztowany. Pytanie, dlaczego się wobec tego w kraju pojawia? Praga, która stała się jego emigranckim schronieniem, zostaje zajęta przez Niemców.
Korfanty chroni się we francuskim poselstwie, po czym z francuskim paszportem wyjeżdża do Paryża. Udaje mu się uciec przed Niemcami, którzy, jak sądzić należy, po jakimś czasie również i nim zainteresowaliby się. Z Paryża postanawia wrócić do Polski. Dlaczego? Tyle lat decydował się na pozostanie na emigracji, a tu nagle, prawda, jednak myśl o powrocie do kraju. Z jednej strony jest na pewno rozwój sytuacji politycznej. Korfanty jest bystrym obserwatorem ówczesnej rzeczywistości i zdaje sobie sprawę, że cała sytuacja nieuchronnie zmierza do wybuchu, może jeszcze nie wielkiego światowego konfliktu, ale na pewno europejskiego i na pewno takiego, którym Polska będzie jedną z pierwszych ofiar Niemiec. On widzi po prostu, co stało się z Czechosłowacją. Z drugiej strony, to jest jedno, proszę Państwa, taki obowiązek Polaka i patrioty, powiedzieć można. Jego miejsce w tym momencie może być tylko w kraju. Z drugiej natomiast strony są to na pewno pewne, jakby to powiedzieć, nadzieje, perspektywy czynione mu przez znaczące postaci z polskiego życia, bardziej społecznego aniżeli politycznego, że w kraju, prawda, zostanie potraktowany w sposób łagodniejszy i nie zostanie od razu aresztowany, będzie miał możliwość wyjaśnienia tych wszystkich kryminalnych, stricte finansowych zarzutów, które na nim ciążą i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie takie nadzieje czyni mu nikt inny jak biskup katowicki Stanisław Adamski. No, z takim poparciem Korfanty decyduje się pojawić w kraju, mimo że wcześniej, prawda, rozmaici politycy migracyjni ostrzegają go, że jest na tyle znienawidzony, że może się to zakończyć jego natychmiastowym aresztowaniem, kiedy tylko swoją stopę na polskiej ziemi postawi. No, Korfanty pojawia się w kraju, podróżując przez Szwecję, prawda, przez Gdynię, cały czas z francuskim paszportem, przybywszy do Katowic, pojawia się w placówce Policji Województwa Śląskiego, oświadczając, w prokuraturze, przepraszam bardzo, oświadczając, że oto przebywa na miejscu, zamieszka w swoim domu przy ulicy Powstańców i jeśli organy sądowe, prokuratorskie Rzeczpospolitej chcą się z nim skontaktować, to on oczywiście od takich kontaktów nie stroni. Na początek zostaje przywitany, jak sądzić należy, dużą rolę odgrywa tutaj konsternacja, prawda, tym, kiedy taki główny ścigany ni stąd, ni zowąd pojawia się w prokuraturze. Dość szybko oczywiście z tego zaskoczenia organy władzy się otrząsają i Korfanty zostaje aresztowany, przewieziony jeszcze w tym samym dniu do Warszawy i oczywiście ulokowany w areszcie śledczym przy Alei Szucha. No, przebywa w więzieniu 3 miesiące, w sumie 4 miesiące do śmierci. W szpitalu umiera i pytanie konkretne, czy rzeczywiście został otruty, ponieważ bardzo dużo artykułów, które przewinęły się przez moje ręce, sugeruje, że mógł zostać otruty już na Pawiaku. No właśnie. Jest takie pojęcie, proszę Państwa, miejska legenda. No, jak sądzić należy, do tej kategorii należy przyporządkować właśnie pogłoskę o otruciu Korfantego. Miało to wyglądać w ten sposób, że jego cela miała stać świeżo wymalowana farbą z dodatkiem arszeniku. No, wobec tego oczywiście Korfanty, przebywając w tej celi, miał to parę arszeników wchłaniać, raczej wchłaniać to miało całe jego ciało, wchłaniać to miało całe jego ciało. No i oczywiście, co miało przyczynić się do skokowego pogorszenia jego stanu zdrowia, w efekcie oczywiście do śmierci. Pogłosek na ten temat jest multum. Ja jestem pełen podziwu dla jednego z ostatnich biografów Korfantego, Jana Lewandowskiego, który w swojej biografii właśnie Korfantego postarał się przeanalizować te pogłoski i dojść do źródła. No, moim zdaniem w sposób przekonujący dowiódł, że wszystko to opiera się na plotkach. Proszę Państwa, rzeczywiście stan zdrowia Korfantego radykalnie pogorszył się podczas pobytu w więzieniu. Przy czym, jeśli spojrzymy na fotografie, nieliczne fotografie Korfantego podczas pobytu w Pradze i skonfrontujemy to, prawda, chociażby ze zdjęciami
pokazującymi go nawet po roku 26, to dojdziemy do wniosku, że mamy do czynienia z człowiekiem oczywiście starzejącym się, no wszyscy się starzejemy, ale z człowiekiem ewidentnie schorowanym. No to jest twarz człowieka schorowanego. Korfanty, proszę Państwa, siłą rzeczy nie prowadził zdrowego trybu życia. Trudno przy tak dużym natężeniu emocji, stresów i tak dalej być okazem zdrowia. Do tego jeszcze nie dbał o siebie o tyle, że palił. Palił potworne ilości papierosów. Dosłownie, ludzie, którzy bywali w jego domu przy ulicy Powstańców w Katowicach, twierdzą, że Korfanty przyjmował ich, prawda, w swoim gabinecie w oparach dymu tytoniowego, no o takiej gęstości, że dało się go niemalże kroić. Palił bardzo mocne papierosy, bez filtra, odpalając jeden od drugiego. No i cóż, sekcja zwłok dokonana po śmierci, no, jako przyczynę podawała raka wątroby, co w tym wypadku jest no, absolutnie zrozumiałe. Wojciech Korfanty tak naprawdę miał na imię Adalbert, tak, a nie... Albert. Przepraszam. Właśnie, imię Albert figuruje w odpowiednich księgach stanu cywilnego. Został pochowany w Katowicach, ale... nie ma na nagrobku, czy nie miał na nagrobku imienia Wojciech. Dlaczego? Jeśli spojrzymy na dzisiejszy na nagrobek, jest tam Wojciech. Dzisiaj jest Wojciech, ale wtedy, kiedy chowano Korfantego, no to został pochowany pod imieniem Wojciech. Natomiast potem zmieniono mu tablicę, bojąc się, że Niemcy po wkroczeniu do Katowic wyciągną jego zwłoki i pozbawią go czci, bo on jednak leżał w Alei leży w Alei Zasłużonych. Przy głównej Alei Cmentarza, przy ulicy Francuskiej. Natomiast no, w moim głębokim przekonaniu grób Korfantego nie został naruszony. Aczkolwiek pojawiały się pogłoski, może pogłoski, pojawiały się takie supozycje ze strony władz niemieckich po roku 1939, że zwłoki Korfantego mogą zostać no nie tyle wydobyte i zbezczeszczone, co poddane po prostu oględzinom i badaniom, aby stwierdzić ewentualne właśnie otrucie, jako że arszenik kumuluje się w kościach, włosach, paznokciach i tak dalej. Natomiast nie sądzę, aby zostało to dokonane, no choćby dlatego, że w tym grobie Korfantego pochowano później jego żonę, zmarłą w Katowicach już grubo po wojnie i są relacje świadków, którzy wówczas, kiedy spuszczano trumnę Elżbiety Korfantowej do grobu, do tego grobu zajrzeli. Była tam trumna Korfantego, a na jej wieku były jeszcze, proszę Państwa, po tylu latach zaschnięte, wiązanki kwiatów, które wrzucono tam podczas pogrzebów, więc jak sądzić należy, ten grób nie został jednak naruszony. 5000 ludzi brało udział w pogrzebie Korfantego. To była bardzo duża manifestacja. No. 5000? Ja myślę, policzyć ich pewnie nikt nie zdołał, ale ja jestem pewien, że była to największa tego typu manifestacja, jaką Katowice widziały od roku 1922. Nikt inny, proszę Państwa, takiego pogrzebu w Katowicach na pewno nie miał i pytanie, czy kiedykolwiek mieć będzie. Osobiście sądzę, że nie. To były tłumy, które zjechały się praktycznie z całego Górnego Śląska. Te 5 tysięcy nie wydaje mi się w tym kontekście prawdopodobne, ale również oczywiście z innych ziem Rzeczpospolitej. Zachowała się bardzo bogata dokumentacja fotograficzna tego wydarzenia. No, zobaczymy tam, proszę Państwa, właściwie trudno wymienić, to są organizacje kombatanckie w rozmaitych mundurach, to są organizacje społeczne, prawda, Halerczycy, prawda, Peowiacy, Sokoli, oczywiście powstańcy śląscy. Pojawiają się tam noszone wówczas uniformy obozu narodowego. Oczywiście duchowieństwo, przedstawiciele życia społeczno-politycznego. Trudno na dobrą sprawę wymieniać. To jest, jak mówię, manifestacja, jakiej Katowice nie widziały przynajmniej od czasu plebiscytu i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Jest pan współautorem dużego albumu o Wojciechu Korfantym.
Proszę powiedzieć, jak wyglądała praca nad tym albumem? W której części jest pan autorem? Jest trzech autorów wymienionych na okładce. I album jest bardzo bogato ilustrowany, zawiera też duży zasób instrumentarium naukowego. Jak to się stało? Cóż, Instytut Pamięci Narodowej na stulecie niepodległości postanowił wydać serię takich albumów poświęconych właśnie osobom, które nazwać można ojcami niepodległości. No i oczywiście obok tak świetlanych postaci jak Piłsudski, prawda, Dmowski, Paderewski, Witos, no również Daszyński, na umieszczenie w tym panteonie zasłużył bez wątpienia również i Wojciech Korfanty. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób ten album powstawał, no to cóż, na dobrą sprawę to jest koedycja trzech naszej trójki, czyli dwóch kolegów i mnie, uwieczonych tutaj właśnie na okładce. Koledzy Sebastian oraz Mirek zajęli się zwłaszcza tą warstwą ilustracyjną, dobierając no, to, co jest chyba najbardziej miłe oku i to, co najbardziej to oko przyciąga, czyli właśnie ilustracje. Przy czym wszyscy staraliśmy się sięgnąć do takich źródeł ikonograficznych, które dotychczas nie były w szczególny sposób w związku z Korfantym eksploatowane. Również do jakichś, powiedzmy, rzeczy mających go w pewien sposób zdyfamować, prawda, zniesławić. No, czyli chodzi tutaj o niemiecką propagandę plebiscytową z roku 2021. Wydaje mi się, że pomiędzy tym wszystkim zachowaliśmy jakąś zdrową równowagę. Czy tak, no to Państwo możecie oczywiście ocenić. Teraz pora na pytania z Państwa strony. Dobrze? I już pytania oczywiście. Ja podejdę z mikrofonem. Pani, potem pan. Ja chciałam się zapytać o taką rzecz, mianowicie kiedy powstał ten Górnośląski Sejm? To oprócz Sejmu w Warszawie był jeszcze Górnośląski Sejm. Skąd on się tam w ogóle wziął? Od którego roku? I później, kiedy został, czy przez sanację w ogóle został całkowicie zlikwidowany? No jak to z nim było? To na początek pytania, czy odpowiedzieć? Proszę odpowiedzieć. Dobrze. No to jest kwestia oczywiście tego statutu organicznego z roku 1920, o którym mówiłem. Statut organiczny został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej jako no, pewien ukłon w stronę górnośląskiego społeczeństwa przed planowanym plebiscytem, ponieważ Niemcy, krótko mówiąc, obiecali, że Górny Śląsk uzyska status samodzielnego kraju, a wcześniej został samodzielną prowincją w obrębie państwa pruskiego. Wobec tego, jako powiedzmy kontrpropozycja, z polskiej strony narodził się pomysł nadania statutu organicznego temu Górnemu Śląskowi w tych granicach, w jakich zostałby po plebiscycie do Rzeczpospolitej przyłączony. W realiach państwa unitarnego, jakim była II Rzeczpospolita, no był to rzeczywiście, było to zjawisko wyjątkowe. Jak powiedziałem, na mocy statutu organicznego Górny Śląsk, województwo śląskie może w ten sposób, posiadać miało właśnie własny sejm, posiadać miało własny skarb, prawda, i dzielić się jak równy z równym tymi wypracowanymi na miejscu dochodami. Jeśli chodzi o ten sejm, no to on oczywiście zebrał się po raz pierwszy w roku 1922, natomiast istniał aż do roku 1939 oczywiście, przy czym ważna informacja, mianowicie gdy zmieniona została Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, to jest rok 1935 i Konstytucja Kwietniowa, wówczas również w niektórych aspektach zmieniony zostaje statut organiczny. I o ile wcześniej Sejm liczył 408 posłów, o tyle wówczas liczy 24. Od roku 1935 poczynając. No i cóż, powiedzieć można, że wtedy już właściwie pełni funkcję stricte dekoracyjną. Dziękuję. Proszę, kolejne pytanie. Chodzi mi o rok 17 i 18. Co w tym czasie
Wojciech Korfanty robi, bo 18 rok to już właściwie wojna się kończy, Józef Piłsudski jest w Magdeburgu, ale Roman Dmowski, już tutaj rząd warszawski organizuje, jest w Paryżu i tam już przeprowadzane są konferencje. Arciszewski i Daszyński tworzą ten rząd rubelski. I właściwie potem Piłsudski przychodzi w listopadzie, przyjeżdża 10 i właściwie mu zostaje władza przekazana. Co robił właśnie w tym czasie Korfanty? To jest jedno pytanie. Drugie, czy w stosunku do, czy Ślązacy mieli większy negatywny stosunek do Galicjanów, czy do kongresowiaków? Bo jednak Galicja miała ten język polski, tam ta kadra była najbardziej, że tak powiem, rozwinięta. Tamte kadry były, więc tutaj właśnie Agrażyński jednak pochodziłby z kongresówki. Także ten konflikt. I chodzi mi, czy z terenu Wielkopolski i Pomorza, czy tam nie było liderów, że musiał Korfanty też się tym zajmować, bo tam na Poznańskim tylko ksiądz Wawrzyniak tam więcej działał, ale takich cywilnych polityków to tam wybitnych nie było. Chyba. A odnośnie tak. Jeszcze tutaj wybitnych Ślązaków, to tylko jest prymas August Hlond, który pochodził ze Śląska i jednak był tym prymasem polskim, a nie Sapieha. Pierwsze zastrzeżenie. Grażyński pochodził z Galicji. Tak, stanowczo pochodził z Galicji, był nawet oficerem armii austriackiej przecież. Zaraz, bo się pogubiłem. Pierwsze pytanie dotyczyło, co robił w 1917-18 Wojciech Korfanty. To generalnie w momencie wybuchu I wojny światowej Korfanty wydaje się być politykiem skończonym. Praktycznie zerwał zarówno z obozem narodowym, jak i z tak zwanym szeroko pojętym obozem katolika na Górnym Śląsku i odnajduje się w Berlinie w charakterze szefa niewielkiej agencji prasowej. Usiłuje tam tworzyć jakieś własne, powiedzmy, byty medialne, ale za bardzo mu to nie wychodzi. W początkach I wojny światowej nawet wiąże się na krótko, ale jednak z niemiecką, powiedzmy to, machiną administracyjno-państwową, mianowicie zachęcony przez później znanego niemieckiego polityka Magnusa Enzensbergera, uczestniczy w pewnych działaniach propagandowych skierowanych przeciwko Rosji. Korfanty przyznaje się później półgębkiem do napisania rzekomo kilku artykułów jedynie do prasy na ten temat. Jeśli Korfanty się do czegoś przyznawał, proszę Państwa, to sądzić należy, że miało to przynajmniej kilka pięter więcej i fascynujące byłoby rzeczywiście prześledzenie jego aktywności dla, bądźmy szczerzy, niemieckiego wywiadu w tych pierwszych miesiącach I wojny światowej. Pytanie oczywiście, czy to jest to możliwe. Natomiast Korfanty cały czas jest członkiem pruskiego Landtagu, czyli Parlamentu Krajowego i oczywiście, jakie to znaczenie ma ten parlament w latach wojny, i to jeszcze parlament krajowy można sobie dopowiedzieć, natomiast na tej niwie jednak działa. Natomiast w czerwcu roku 1918 udaje mu się powrót na scenę polityczną w wielkim stylu. Mianowicie wygrywa uzupełniające wybory do Reichstagu, czyli do parlamentu ogólnoniemieckiego, dyskwalifikując praktycznie swojego niemieckiego kontrkandydata, ówczesnego burmistrza Gliwic, i wchodzi do ogólnoniemieckiego parlamentu, do Reichstagu, i w tym parlamencie zasłynął w październiku roku 1918 wywieszeniem w kuluarach na przykład mapy, prawda, Europy, na której zaznacza polskie granice, a wchodzący do gmachu posłowie mogą ze zgrozą stwierdzić, że oczywiście w obrębie powstającego państwa polskiego on widzi również ziemie będące dla nich przynajmniej integralną częścią Niemiec, czy ściślej Prus, jak również przemówieniem w parlamencie, w niemieckim parlamencie, w którym jednoznacznie opowiada się za przyłączeniem do powstającego państwa polskiego, jak to nazywa, polskich powiatów Śląska Górnego i Średniego,
A oprócz tego oczywiście Pomorza, Powiśla, prawda, Wielkopolski. W tym momencie jest przywoływany do porządku przez prowadzącego obrady. Panie Korfanty, pan wyprzedza ustalenia konferencji pokojowej. Korfanty zaznacza swoją obecność w tym roku 2018 w niemieckim parlamencie takim bardzo mocnym akcentem, ale jak sądzić należy on wielkiej nadziei z tą działalnością w Reichstagu nie wiąże, jako że w momencie, kiedy dowiaduje się o... No cóż, może inaczej, w momencie, kiedy w Niemczech wybucha rewolucja, kiedy obalony zostaje cesarz, prawda, kiedy staje się jasne, że ta polska sprawa wypływa na falę, Korfanty po prostu wsiada do pociągu i z Berlina udaje się do Poznania. I odpowiedź na drugie pytanie. Jakie było pana drugie pytanie? Chodziło o przybyszy, tak? No, bez wątpienia najwięcej urzędników przybywało do województwa śląskiego z Galicji. No, co związane było z tym, co pan zauważył oczywiście. Galicja była częścią monarchii austro-węgierskiej, no, państwa dużego, zbiurokratyzowanego, które potrzebowało dość dużej masy urzędników, prawda, aby te swoje sprawy opędzić. Tymi urzędnikami oczywiście również często zostawali Polacy, no, jako że powiedzmy tak, bariera narodowościowa dla Polaków w państwie Habsburgów nie istniała. I stąd też po załamaniu się monarchii austro-węgierskiej ta Galicja została z ponadnormatywnie, powiedzmy, dużą warstwą wykształconych urzędników. A ponieważ, jak to zauważyliśmy już, sam Grażyński pochodził z Galicji, jak również z Galicji pochodzili wojewodowie śląscy urzędujący po Rymerze, no to siłą rzeczy po te kadry musieli oni oczywiście sięgać. Te kadry były na miejscu w Galicji w znacznie mniejszym stopniu i powiedzmy na znacznie niższym etapie przygotowania zawodowego w kongresówce. No, siłą rzeczy oczywiście, no, prawem dyfuzji powiedzieć można, na Górny Śląsk to przepływało, ale jak zaznaczyłem wcześniej, no, nie działo się to oczywiście bezkonfliktowo, bo bezkonfliktowo dziać się nie mogło. Miejscowi postrzegali te kadry właśnie z Galicji, no, jako ludzi obcych kompletnie, zabierających stanowiska, do których, jak sądzono, no, raczej oni są predestynowani. Rolę tutaj odgrywały jeszcze względy, powiedzieć można, społeczne, socjologiczne. To jest dość skomplikowana sprawa, proszę państwa, ale generalnie ci ludzie napływający z Galicji postrzegani byli jako obcy na wielu płaszczyznach. No to są nie tylko ci, którzy przychodzą z zewnątrz, prawda, ale również ci, którzy przynoszą wzorce osobowe, wzorce zachowań kompletnie na Górnym Śląsku nieznane i będące nawet w niektórych aspektach mocno śmiesznymi. Ja tylko tak powiem, że generalnie, proszę państwa, może dzisiaj to już zanikło, ale no cóż, w przedwojennej Galicji obowiązują pewne francuskie normy towarzyskie, wywodzące się z francuskiego kodeksu towarzyskiego, prawda? Na Górnym Śląsku, który wchodził w skład Niemiec, te normy z kolei są inne i opierają się na normach właśnie niemieckich, znacznie bardziej egalitarnych. Górnoślązacy bardzo szybko spostrzegli różnice w stosunku do nich, różnice, no, jak to powiedzieć? Społeczne. Tak, tak. Mianowicie różny sposób, w jaki odnosili się do nich urzędnicy niemieccy przed rokiem 22 i polscy po roku 22. Jak wspomniałem, te normy towarzyskie w Niemczech były znacznie bardziej egalitarne. Natomiast tutaj, prawda, no, oczekiwane jakiegoś czapkowania, prawda, pewnego
do jakichś zachowań mających podkreślać, prawda, pozycję urzędnika z jednej strony, wysoką pozycję, z drugiej strony natomiast nikłość tego petenta, czy też podwładnego. Na przykład na Górnym Śląsku wśród robotników górnośląskich, wśród górnoślązaków wyśmiewany był i kompletnie niezrozumiały obyczaj całowania kobiet w rękę, prawda? Tego przed rokiem 22 nie widziano, a to jest francuska norma towarzyska, która na Górny Śląsk przyszła razem właśnie z urzędnikami z Galicji. No, wszelkie określenia typu, prawda, całej rączki, prawda, padam do nóżek i tak dalej, odbierane to było jako, no, coś obcego, coś nieswojego i również śmiesznego. Jest coś takiego, proszę Państwa, w socjologii jak prawo tła. Co prawda to zostało sformułowane dopiero po II wojnie światowej przez Stanisława Łasowskiego, natomiast doskonale odnieść to można właśnie do tej sytuacji zastanej po roku 22 w województwie śląskim. Mianowicie, po przybyciu tych urzędników, głównie z Galicji, miejscowi zdali sobie sprawę, że jednak znacznie bliżej im jest do tych, którzy odeszli, czyli tych generalnie urzędników niemieckich. No jak sądzić należy, to również leży u podstaw tych właśnie wyborów do Sejmu Śląskiego, drugiego plebiscytu górnośląskiego, o którym tutaj wcześniej już wspominaliśmy. Kolejne pytanie, jeszcze dwa pytania. Chciałbym zapytać, czy taki podział na polsko-niemiecki problem na Śląsku to nie jest jednak pewne duże jednak uproszczenie, ponieważ tam była o wiele bardziej skomplikowana sytuacja. Była opcja czeska, była opcja śląska, czyli Niemcy i Polacy narodowości, którzy chcieli, żeby Śląsk był osobnym państwem i tak dalej. Były podziały między rodzinami tych samych rodzin, gdzie jedni mówili tylko po niemiecku, drudzy mówili tylko po polsku, mimo iż byli bliską rodziną i to taką naprawdę bardzo bliską. A w czasie wojny przecież na Śląsku jest wiele miejsc, gdzie Niemcy, hitlerowcy wieszali Niemców, którzy traktowali się jako Polacy i współpracowali z podziemiem polskim. Więc to nie jest. I to się zresztą, ten postrzeganie przez Polaków, jak mówię tutaj Polaków polskich, polskiego Śląska, jest takim pewnym uproszczeniem. Tak jak spotykało się z tym, że Gierek był Ślązakiem. Dla Ślązaka Gierek nie był Ślązakiem. Gierek był Gorolem, był Zagłębianinem. To jest zupełnie co innego. Ja wiem, że to jest trudno zrozumieć Polakom, ale jakoś Polacy się godzą z tym, na przykład Kielczaninie, a Radomian, a na przykład Rzeszów, a Przemyśl. Tam też jest wrogość i tak dalej, więc my czasami, natomiast Śląsk jest bez przerwy robiony w ten sposób, nie doceniamy jednej rzeczy, że Niemcy, o ile na przykład Wschód, Rosjanie zdobywają nas siłą, to Niemcy zdobywają nas raz siłą, ale bardzo często gospodarczo. I to dlatego nasi Piastowie się zgermanizowali. Typowo polska dynastia przeszła na niemieckie obszary. A że Polska jest jakoś atrakcyjna dla Niemców, no to chociażby wziąwszy księżnę cieszyńską, która się czuła Polką, mimo iż jest, wywodzi się z dynastii niemieckiej. Także to są bardziej skomplikowane sprawy niż nam się tu wydaje. Dziękuję. Nie, może tak na początek. Ja tutaj sprawy traktuję z takiej z lotu ptaka, powiedzieć można, i z perspektywy stricte politycznej. Perspektywy, w której mamy dwóch głównych aktorów, prawda, rozgrywających tą partię szachów, czyli właśnie Polskę i Niemcy. Natomiast to, co pan zauważył, wymagałoby zejścia nieco niżej i przyjrzenia się przede wszystkim temu górnośląskiemu etnosowi. Jak pan słusznie zauważył, to nie jest wyłącznie rozgrywka polsko-niemiecka. Tam wiele innych czynników rolę odgrywa. Natomiast faktem jest, że w roku 1919, 20, 21 czy 22, no mamy jednak do czynienia z tymi dwoma głównymi aktorami. Natomiast jeśli spojrzeć rzeczywiście na górnośląską społeczność, to jest ona znacznie bardziej heterogeniczna, aniżeli, prawda, tylko dwie opcje, polska i niemiecka.
Gdyby w górnośląskiej społeczności istniała taka wyraźnie wyodrębniona Polska, jednoznacznie Polska, prawda, masa ludności, to na dobrą sprawę niepotrzebne byłoby nadawanie statutu organicznego i wabienie w pewien sposób ludzi no, specjalnym statusem tego województwa, które powstać miało po przyłączeniu do Polski. Rzec można, proszę Państwa, że z tego punktu widzenia plebiscyt był swego rodzaju konkursem ofert. Która ze stron tej górnośląskiej społeczności, górnośląskiej ludności zaoferuje więcej, ta wygra. No i która będzie się w stanie przedstawić jako bardziej wiarygodna. Wygrała oczywiście opcja niemiecka, natomiast no, spoglądając na te 40% głosów oddanych za Polską w roku 2021, wydaje mi się, że w odniesieniu do państwa, które primo powstało zaledwie kilka lat wcześniej, no sekundo, nie wiadomo było, czy kilka najbliższych lat w perspektywie przetrwa, no i tercio, które związki ze Śląskiem no, straciło już w średniowieczu, to i tak nie jest to wynik zły. Natomiast rzeczywiście górnośląska społeczność nie da się prosto podzielić chirurgicznym cięciem, jakimś tam skalpelem, proszę Państwa, na część polską i niemiecką. Ja bym raczej powiedział, że oczywiście istnieje tam jakaś grupa, która jednoznacznie kojarzy się z jednym etnosem, inna jednoznacznie utożsamia się z drugim, natomiast po środku istnieje bardzo szeroka masa ludzi, którzy czują się przede wszystkim związani więzami regionalnymi. Tak jest i w roku 1919 czy 20 i tak w dużym stopniu jest jeszcze w roku 1939. Jak to jest później, to się już nie wypowiadam. Biorą, jak powiedziałem, górę więzy regionalne w zależności od politycznej koniunktury, od wahań, nastrojów politycznych itd., itd. Powiedzmy, ta ludność może przychylać się bądź na jedną, bądź na drugą stronę. I to, co pan zauważył, mianowicie te podziały narodowościowe przebiegające przez rodziny. Oczywiście, jak najbardziej. Takie podziały się zdarzają. Powiedziałbym nawet więcej. Pan tutaj podniósł moment językowy. Otóż to nawet nie jest tak, że ci, którzy mówią językiem niemieckim, muszą koniecznie się z tą Niemczyzną utożsamiać. Absolutnie. Tak samo jak ci, którzy mówią czy to językiem polskim, czy raczej jego górnośląskim dialektem, również górnośląskim etnolektem, może tak będzie lepiej, również nie muszą jednoznacznie kojarzyć się, prawda, z Polską i jednoznacznie z tą Polską utożsamiać. Mi tutaj zawsze do głowy przychodzi no, przypadek, na który się kiedyś natknąłem, uważam dobrze ilustrujący te wszystkie zaszłości, mianowicie przykład rodziny Wojaczków. Myślę, że znaczącej większości z Państwa znana jest postać takiego poety Rafała Wojaczka, prawda? Urodzony w 1945 roku w Mikołowie notabene, w 70 roku zmarł we Wrocławiu. Jego ojciec był mikołowskim nauczycielem w gimnazjum, germanistą, człowiekiem no, jednoznacznie zaangażowanym w polskie życie społeczne na Górnym Śląsku, wcześniej powstańcem śląskim, w Rybnickim Pułku Wężyka. Natomiast jego starszy brat, proszę Państwa, w 1939 ujawnił się jako oficer Wehrmachtu. Losy rodziny rozeszły się właśnie w latach powstań i plebiscytu. Kolejne pytanie, bo już tu Pan miał pytanie. Tak? Jeszcze Pani. Panie profesorze, tutaj dość szeroko przedstawił Pan temat działalności Wojciecha Krofantego, jego stosunek czy relacje no, z sanacją, no, zacząwszy od marszałka Piłsudskiego, z socjalistą Daszyńskim, no, z rządem Witosa, ludowców, ale równocześnie wspomniał Pan, Panie profesorze, że Wojciech Korfanty miał w pewnym okresie swojej działalności czy funkcjonowania także i takie jakby ideowe podłoże z narodową demokracją. Jakie pytanie więc konkretne, jakie były jego stosunki, relacje, współpraca większa czy mniejsza z Romanem Dmowskim? Proszę bardzo. No to jest doskonałe pytanie, czy oni kiedykolwiek się spotkali. Osobiście sądzę, że tak, chociaż Korfanty na ten temat nie pozostawił żadnych relacji. Proszę Państwa,
Moglibyśmy wyznaczyć kilka takich etapów w życiu Korfantego, kiedy to rzeczywiście no, myśl narodowo-demokratyczna, powiedzmy, kształtowała całe jego jestestwo. Właściwie obóz narodowo-demokratyczny był pierwszym obozem politycznym, z którym on się związał. Z tym obozem rozstaje się w różnych okolicznościach w roku 1910. Później wiąże się z nim powtórnie podczas pobytu w Wielkopolsce, prawda? Później do roku 22, jak powiedziałem, no, w szeregach tego obozu pozostaje, zasiadając w polskim Sejmie. Później, no, praktycznie już do końca życia jest przedstawicielem nurtu chrześcijańsko-demokratycznego. Czy spotkał się kiedykolwiek z Romanem Dmowskim? Trudno mi powiedzieć. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Natomiast bez wątpienia znał jego pisma. No to jest oczywiste. Czy? Proszę bardzo, jeszcze tu pani. I pan, będziemy, proszę państwa, musieli... Ja się chciałam zapytać o tego przeciwnika Wojciecha Korfantego, tego Michała Grażyńskiego, tak? Z jakiej rodziny pochodził? Czy to z Wielkopolski, czy z Górnego Śląska pochodził? I po prostu, czy on, no i jak tam po prostu szkodził Wojciechowi Korfantemu, nie wiem, po 26 roku, czy już od 20 roku, żeby pan więcej, bo została naświetlona sylwetka Wojciecha Korfantego, natomiast tego jego adwersarza, no nic film nie mówił o nim. Krótko, panie profesorze, bo... Jak powiedziałem, wywodził się z Galicji, z rodziny nauczycielskiej. Jego ojciec generalnie nosił nazwisko Kurzydło. Pod wpływem swojej żony, pochodzącej z drobnej szlachty galicyjskiej, zdecydował się na zmianę nazwiska i stąd przyjęcie nazwiska Grażyński. Później dość często Michał Grażyński przez swoich przeciwników politycznych złośliwie określany był, prawda, mianem Kurzydło, co nie było prawidłowe, ponieważ urodził się już po zmianie nazwiska przez swojego ojca. Grażyński. Dlaczego Grażyński? No proszę państwa, poemat Adama Mickiewicza Grażyna, prawda? No to tutaj dużą rolę, jak sądzić należy, odgrywa. Był człowiekiem na pewno bardzo dobrze wykształconym. No, był posiadaczem dwóch doktoratów z historii oraz prawa. Oficer armii austriackiej, później w Armii Polskiej, oficer drugiego oddziału sztabu generalnego. W jaki sposób, jak to pani powiedziała, szkodził Korfantemu. No proszę państwa, no tak jak może to wyglądać w wypadku starcia dwóch rzeczywiście absolutnie silnych indywidualności. Po pierwsze, i to chyba było najbardziej dla Korfantego dotkliwe, poprzez deprecjonowanie jego roli w okresie plebiscytu i zwłaszcza w okresie III Powstania Śląskiego. Piłsudczycy na dobrą sprawę jeszcze przed rokiem 26 przejmują kontrolę nad Związkiem Powstańców Śląskich i z szeregów właśnie powstańców śląskich, przynajmniej części powiedzmy tego środowiska, płyną najbardziej zajadłe ataki pod adresem Korfantego, inspirowane w sporej części przez Grażyńskiego. Później natomiast są to oczywiście rozmaite sprawy związane z rzekomymi nieprawidłowościami finansowymi, w rozmaitych radach nadzorczych, spółkach, w których to Korfanty zasiadał. I to jest to odium, które będzie się za nim wlokło, jak powiedziałem, aż po rok 1939. Przy czym sądzę, że Korfanty by sobie przeszedłby do porządku dziennego nad tymi zarzutami o, prawda, nieprawidłowości finansowe, które, no, nie wiem... No były wyolbrzymione na pewno, natomiast sądzę, że trzeba powołać zespół biegłych księgowych, którzy by te wszystkie akta przejrzeli i wydali wreszcie werdykt, bo tego dotychczas nikt, proszę państwa, na dobrą sprawę nie zrobił.
a wszyscy wiemy, że w takich sprawach, sprawach o ogromne pieniądze, jakieś przepływy, transfery finansowe, prawda, operacje, no to generalnie zarzucić można każdemu wszystko. A to o Rzymierskim pan mówi, tak? A to o Rzymierskim pan mówi? A nie, 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 akurat Rzymierski, proszę pana, został przykładnie ukarany degradacją do stopnia szeregowca. Zaraz. Zgadza się. Było proszę kilka państwa, takich afer. Jeszcze jedno pytanie i będziemy... O. Chciałbym zapytać o to, w jakim stopniu była obecna myśl i osoba Wojciecha Korfantego w opozycji demokratycznej w czasie PRL-u i no, jak to dzisiaj wygląda, zwłaszcza na Śląsku, jak Ślązacy go postrzegają i czy jest to żywa, powiedzmy, rzeczywistość jakaś polityczna również, ideowa. Dziękuję. A to jest znakomite pytanie, wie pan. Ja tego nie badałem. Trudno mi powiedzieć w ogóle, żeby w okresie PRL-u w jakiś sposób rozwijana mogła być myśl chrześcijańsko-demokratyczna. I sądzę, że w 1989 roku dla znakomitej większości Ślązaków, czy Górnoślązaków, zaskoczeniem byłoby stwierdzenie, że właśnie ten region był w II Rzeczpospolitej bastionem chadecji. Ja sobie przypominam taką sytuację, już wtedy byłem człowiekiem dorosłym, kiedy w 1989 podczas słynnych wyborów kontraktowych pojawił się na Górnym Śląsku mecenas Władysław Siła-Nowicki, wówczas stojący na czele Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy i właśnie usiłował na województwie, może inaczej, ówczesnym województwie katowickim, lansować kandydatów ze swojej partii. Był to między innymi słynny Kazimierz Świtoń, który wtedy w 89 właśnie od siły Nowickiego startował do Sejmu. Usiłował lansować tych swoich kandydatów właśnie podpierając to hasłem, przekonaniem, że ten Górny Śląsk to jest właśnie ostoja chrześcijańskiej demokracji, taki był w II Rzeczpospolitej, no i w domyśle taki ma być również wtedy. No, mecenas Siła-Nowicki się rozczarował. Jak sądzić należy... Ale Świtoń dostał się do Sejmu. Nie, wtedy nie. To są wybory do Sejmu kontraktowego. Później się dopiero. Dostał, później. Tak. No ale jak sądzić należy, chyba w jakiś sposób jednak o tych chrześcijańsko-demokratycznych korzeniach przypomniał. Tak, oczywiście, oczywiście. Bo w latach 50-tych, 60-tych to chrześcijańska demokracja by miała szansę zwycięstwa. Dlatego te matki Polki, ci powstańcy, chodzili z tamtym sztandarami, które były w kościołach i tak dalej. Ja to pamiętam. Tak, oczywiście. Natomiast no, trudno im powiedzieć, wie pan, ja też pamiętam oczywiście Matki Polki, ja też pamiętam powstańców, przychodzili do mojej szkoły, pamiętam manifestacje i tak dalej. Natomiast na ile przełożyłoby się to na poparcie dla określonego obozu politycznego, określonego programu politycznego, trudno im powiedzieć. I czy pytanie, czy... Tak? Na Śląsku, no przy czym jak powiedziałem. Oficjalna polityka edukacyjna na Śląsku, na terenie województwa katowickiego w czasach PRL-u nakazywała wyparcie ze świadomości Wojciecha Korfantego i zastąpienie go Jerzym Ziętkiem. I to się w części udało, ale po latach, tak. Natomiast dzisiaj etos Korfantego wrócił, natomiast Jerzego Ziętka jeszcze nie strąciliśmy z pomników.
Tak jeszcze właśnie jednym zdaniem, odnosząc się do tego, co pan mówi. Pan ma oczywiście absolutnie rację. Ta postać Korfantego gdzieś tam pulsowała podskórnie, nie trzeba było nikomu tłumaczyć, może inaczej, wielu osobom nie trzeba było tłumaczyć, kim był i co zrobił. Natomiast ja się po prostu zastanawiam, na ile ta świadomość przełożyłaby się na poparcie, jak powiedziałem, gdyby to było możliwe, dla określonej politycznej opcji, no czyli po prostu opcji chadeckiej. Tak, przeciw Michnikowi właśnie kandydował Kazimierz Świtoń właśnie i to był podstawowy argument wysuwany również, albo jeden z podstawowych argumentów wysuwanych wówczas w tych wyborach kontraktowych, że Świtoń jako człowiek stąd, chrześcijański demokrata wówczas, kandyduje przeciwko, mówiąc wprost, spadochroniarzowi. No ja byłem, proszę państwa, akurat przed wyborami czerwcowymi w 89 w Tarnowskich Górach na dwóch spotkaniach. Na jednym z nich był właśnie zespół późniejszego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, prawda? Czyli tam był Michnik, Pigoń, o ile pamiętam, Polmański i trójka senatorów, Wielowiejski, Piotrowski i Hełkowski, ówczesny, znaczy rektor Uniwersytetu Śląskiego z 80. z czasów Karnawału Solidarności. To było w ówczesnej sali Domu Kultury Kolejarz. Sala była wypełniona po brzegi, ale absolutnie po brzegi, proszę państwa, ludzie stali w korytarzach, siedzieli na schodach i tak dalej i spijali to wszystkie słowa, które tam z ust obecnych, prawda, spływały. Jakiś czas później, ale też przed wyborami, oczywiście było na spotkaniu chrześcijańskim demokracji, był mecenas Siłanowicki, było jeszcze kilka osób i oczywiście jako poseł in spe, prawda, był Kazimierz Świtoń. No i proszę mi wierzyć, na sali było obecnych kilkanaście osób. Prócz tych oczywiście za stołem prezydialnym. Wracając do Wojciecha Korfantego, że próbowano go wyeliminować ze świadomości społecznej w czasach komunizmu, ale wydana w czasach komunizmu, czy w czasach PRL-u Encyklopedia Powstań Śląskich poświęca Korfantemu bardzo wiele stronic. Także w szkole go oficjalnie nie szanowano i o nim za bardzo nie mówiono, ale wśród historyków, historiografów on jednak gdzieś funkcjonował jako Polak i patriota, tak? Pomijając Chadecję. No zresztą ukazało się jednak w PRL-u, w późnych latach PRL-u powiedzmy, kilka przynajmniej biografii Piłsudskiego. Korfantego. Boże, Korfantego oczywiście. No, Wanda Musialik, prawda, Wrzechowski. I to są rzeczy, które odrzucając powiedzmy taki ideologiczny sztafasz, w dużej części bronią się jeszcze dzisiaj. Szanowni Państwo, Wojciech Korfanty w pogardzie i chwale, tytuł filmu i wypowiedź naszego gościa, państwa gościa, profesora Grzegorza Bębnika, dokładnie potwierdza ten tytuł, w pogardzie i chwale. Pogardzany, a dzisiaj chwalony. Wojciech Korfanty, ja państwu dziękuję za spotkanie. Państwa gościem był profesor Grzegorz Bębnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.